Przed rokiem zaproponowałem krótką refleksję, którą potraktowałem jako ciekawostkę teologiczną na temat synodu, procesu synodalnego. To był styczeń 2022 roku. Ten filmik, ta informacja przeszła właściwie bez echa. Jak niekiedy zdarzają się pod moimi filmikami krótkie komentarze, zapytania czy wątpliwości, to akurat informacja na temat procesu synodalnego nie wzbudziła żadnego zainteresowania. A przecież obecnie, mówię do Państwa, w październiku 2023 roku w Rzymie odbywa się właśnie proces synodalny, czyli kilkaset osób codziennie w Watykanie spotyka się i rozmawia na temat, czym ten proces synodalny tak naprawdę jest. Więc pomyślałem sobie, że mimo tego braku odzewu, a może i braku zainteresowania na temat synodu i synodalności, warto temu tematowi poświęcić nie tylko jeden odcinek, ale wręcz kilka. I zaplanowałem sobie ten krótki cykl właśnie rozwijający ten temat na te, synod i synodalność. W moim przekonaniu jest to moment radykalnej zmiany, wręcz rewolucji w Kościele katolickim, a to, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, albo większość w ogóle tego nie widzi, to wcale nie powód, żeby to pomijać. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili żyjemy zupełnie innymi sprawami, wojną, czy to za wschodnią granicą, ciągle trwającą agresję Rosji Putina na Ukrainę, czy od kilku tygodni straszliwym atakiem terrorystycznym Hamasu na osiedla izraelskie. To wszystko jest bardzo ważne. Codziennie dostajemy nowe informacje, nowe interpretacje, ale jednak uważam, że to, co jest dzisiaj istotne, za tydzień, za miesiąc zupełnie przestanie nas zajmować, dlatego że będą inne konflikty. Wojny, niestety, taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Są rzeczywistością, która nas nie opuszcza. Natomiast istnieją pewne procesy głębokie, które kształtują przyszłość. Dlatego chcę zwrócić Państwa uwagę właśnie na synod, bo za kilka lat Kościół katolicki, jaki znamy, przestanie istnieć. A stanie się to właśnie dzięki temu, co się w tej chwili dzieje. No więc krótko, w tym pierwszym odcinku przypomnijmy, co tak naprawdę się dzieje w tej chwili w Watykanie. Otóż w październiku 2021 roku papież Franciszek ogłosił początek synodu o synodalności. Brzmi to jak masło maślane, jak można o sobie w nieskończoność dyskutować, a jednak, jak się wydaje, papież Franciszek doszedł do wniosku, że wokół synodu, czyli właśnie tego okresowego spotkania przedstawicieli całego katolicyzmu w Rzymie, narosło tyle nieporozumień, tyle stereotypów powstało, że to właściwie służy tylko podtrzymaniu istniejących struktur, że to naprawdę jest tylko polityka centralna, która ma umocnić władzę papieską, że to nic nie da, stąd ten dość powszechny sceptycyzm.
I właśnie, żeby to zmienić, żeby pokazać, że nawet jeśli do tej pory tak było, nawet jeśli jego poprzednicy używali synodu, czyli tych okresowych spotkań, głównie biskupów z całego świata w Rzymie, do tego, żeby im przekazać własną wizję katolicyzmu, własną koncepcję chrześcijaństwa, to się zmienia. I prawdopodobnie sam papież Franciszek nie zdawał sobie sprawy, jak głębokie zmiany uruchomi, jak głęboki opór spowoduje wśród biskupów, wśród samych katolików, w mediach katolickich. Dlatego postanowił ten proces rozpisać na 3 lata. To, co przeżywa katolicyzm w tej chwili, czyli w 23 roku, to jest tylko kolejny krok. I wielokrotnie i papież, i ci, których przekonał do tej drogi synodalnej, powtarzają, że tutaj pośpiech nic nie da, że pośpiech jest wrogiem właśnie procesu synodalnego, że trzeba to robić spokojnie, trzeba to robić rozważnie, a przede wszystkim trzeba to robić w duchu modlitwy. I to jest coś nowego, bo do tej pory, i myślę, że nawet w Polsce jesteśmy głównie zorientowani na wyniki. Robimy coś i czekamy na rezultaty, na konkretne, nie wiem, publikacje, jakieś zarządzenia, dokumenty. A tutaj chodzi o to, żeby się skupić na samym procesie. To znaczy, że droga, na którą wchodzimy, prowadzi nas nie w nieznane, ale ma nas uwrażliwić na możliwość zmiany poglądu. Ja wiem, że to brzmi trochę teoretycznie i abstrakcyjnie, ale tak naprawdę jest, że głównym celem nie jest przekazywanie wizji, nie jest przekazywanie jakiejś idei, którą papież ma, ale jest zaproszeniem do tego, żeby tę wizję i tę ideę, czym ma być dzisiaj katolicyzm, wspólnie wypracować. Dlatego powtarzają się jak mantra takie słowa klucze, jak wspólnota, jak uczestnictwo, jak misja. To znaczy, że nie ma czegoś takiego jak przekaz jednokierunkowy, ale ma być stworzona atmosfera, w której każdy z uczestników tego spotkania czuje się równym partnerem, że mój głos jest równie ważny jak głos mojego biskupa, czy głos proboszcza, czy głos nawet papieża. Stąd te dziejące się cały październik, od 4 do końca miesiąca spotkania, mają charakter właśnie takich okrągłych, małych stołów. Jeśli jest tam powiedzmy 400 uczestników, to przy każdym stole jest 10, a więc mamy 40 stołów. I każdy ma możliwość wypowiedzenia się o tym, co dla niego jest ważne. To nie jest oczywiście, że na każdy temat się rozmawia. Te spotkania i rozmowy zostały przygotowane przez wcześniejsze 2 lata przygotowań, gdzie każdy z uczestników tego synodu reprezentuje swoją wspólnotę i swoją grupę, ale jednak, zważywszy, że pochodzą naprawdę z całego świata i z obu Ameryki, i z Afryki, i z Azji, i z Europy, i żeby te wspólne postulaty, jakie zostały sformułowane w tych różnych częściach świata, jakoś nie tyle może uzgodnić, ale wymienić się nimi, na to potrzeba czasu. I jeszcze na koniec tego prowadzącego spotkania chcę powiedzieć, nie oczekujmy od synodu, że od razu rozwiąże sprawę kapłaństwa kobiet, obowiązkowego celibatu, czy zmieni radykalnie stosunek Kościoła do LGBT. Nie. Chodzi o to, żebyśmy się naprawdę spotkali, porozmawiali i poczuli wspólnotą, niezależnie od tego, jakie